Moi drodzy, właśnie lecę sprawdzić, co się dzieje z kurde. Co tu się dzieje w ogóle? Nie wiem, jak to się nazywało, ale wyspa latająca jest nad właśnie runą chyba, tak? I podniosła się ta runa. I idziemy sprawdzić, co się tam dzieje, bo zauważyłem to, mówię, od razu odpalam plac zabaw i patrzę, co tu się kurde dzieje. Patrzcie, jakie pioruny i w ogóle. Lecimy tam od razu. Ja pierniczę. Co tu się dzieje, moi drodzy? Pierwsza runa, ich jest mnóstwo tutaj. Ciekawe, co to może oznaczać w ogóle. Nawala piorunami. Spróbujemy tam wlecieć? Patrz, skrzynki nawet są na tej runie. Co się stanie, jakbym tam wleciał? Moi drodzy, robimy to. Jak to pięknie wygląda. Co się dzieje? Aha, bo ja tu nie wlecę, poczekajcie. Patrzcie, co tu jest w ogóle za kryształy są, widzicie wokół? Bo ja odpaliłem to już jak ten. Jak już się coś stało. I patrzcie, co się, jaka wielka dziura się zrobiła. Co tutaj się dzieje? Czekajcie, to się, pewnie się odbija od tego, nie? O mój Boże. Wskakujemy tam, wskakujemy szybko. Co się dzieje, moi drodzy? What the fuck? Epickie. Patrzcie, gdzie ja jestem. Czekajcie, mam pomysł. Mam pomysł i to przepiękny pomysł. Moi drodzy, patrzcie na to. Wow! Co się dzieje? Ciekawe, co się stanie na sam koniec. Będę ciągle nagrywał mordy. Zobaczymy, co się stanie. O, jak to bije. Wow. Dobra, idziemy tą mordę poglądać z tego. Z boku. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Ale piękność. Boże, jaka piękność, jak to ładnie wygląda. Lecimy tam obejrzeć to z boku. Pewnie się nie da budować, nie? Wszędzie. O mój Boże! Dzieje się z nią coś? Ona paruje. Ona ewidentnie paruje, moi drodzy. Co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło? Ja nie mogę. Ale niech się coś stanie, moi drodzy, bo to ciągle niby wali w tą runę. I nie wiem, czy to będzie ciągle tak samo, czy... Poczekamy jeszcze tak kilka minutek. Jak się nic nie wydarzy, to zapraszam was do gierki w Fortnite'cie. No bo co, na nie będziemy czekać, kurde, wieków. Ale coś się dzieje. Wydarzyło się to. Wydarzyło się to. Ale wydaje mi się, że się nic nie stanie, jak są skrzynki nawet na tym. A po drugie... O kurna. A to jest epickie. Jakieś kratery się porobiły. Wow. Wow. Ty, można po tym tak skakać? Poczekajcie, patrzcie na to. Spróbujemy. O, da się tak. Mordy. Jakie epickie. Oj, teraz mnie wir właśnie wciągnął. Ale chyba się, mordy, już nic nie stanie, tak mi się wydaje. Stało się, co się miało stać. Potem się po prostu kostka przesunie, a to walnie w ziemię, tak mi się wydaje, ten kamień. Nie mam pojęcia, co się może wydarzyć. A co tu jest? Dupna dziura tylko, no. Zobaczcie, próbuję tam wlecieć, się nie da. To jest tylko ogromna dziura. Co ja robię? No jesteśmy tutaj, co takiego? Dup mi! Pierdziela, jak agresywna ta kostka. Nie no, moi drodzy, mi się wydaje, że... Że tu się serio nic nie wydarzy. To tak wygląda, moi drodzy, i... Nic więcej się raczej nie stanie. Wieją, te wieją tylko, to widzicie? Chorągiewki nawet wieją. A drzewa się ruszają? Nie, drzewa nie. Nie reaguje w ogóle na moje strzały. No nic, mordy, tak to wygląda. Zapraszam was, kumple, teraz do gierki. Przelecę się i zobaczymy, ile tutaj będzie graczy w tym właśnie miejscu. Dobra, mordy, sprawdzamy teraz, ile osób tutaj poleciało. Gram teraz na wysokich ustawieniach w grze z powodu tego, że chcę po prostu sprawdzić, jak to wygląda. No i kumple, lecimy. Zobaczymy, ile osób tutaj poleci. Czekajcie, na razie nikogo nie widzę, ale na stówę tu będzie dużo. Lecimy na ten domek, moi drodzy. Tam będzie mega nawalana na 100%. Już to widzę, już sobie to wyobrażam. To te dźwięki tak wydaje?
Co się odwala? Lecą tu jakieś typy? Nie, ty ludzie ich to nie interesuje, czy co? Oni może nie wiedzą w ogóle o tym. Mi się wydaje, że oni nawet nie wiedzą o tym. Co się z tym dzieje, mordy? Co to jest? Co to jest? Czy wy to widzicie? Wow, ktoś strzela do mnie. Naprawdę, musiałeś używać wyrwy? Tak to się skończyło. Chciałem sprawdzić, ile osób leci, ale widocznie mało. Widocznie mało. Dobrze, moi drodzy, teraz lecimy z normalną gierką. Nieważne, jak mi pójdzie. Chciałem wam tylko pokazać, co się głównie właśnie dzieje z tą kostką, z tą wyspą. Ale lecimy teraz na karkołomne kino. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Już ustawienia zmieniłem i lecimy teraz tryhardem. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Gierka zwykła, taka po prostu, żeby na zakończenie pięknego odcinka, znaczy pięknego odcinka, tylko akurat wbiłem sobie i patrzę. O, nie każdy może to widział, dlatego chcę wam pokazać, co się stało. No, tak to wygląda. Wrzucę to pewnie w poniedziałek, także wyczekujcie, moi drodzy, wyczekujcie. Pole do polecić na domki? Jedna osoba leci na domki. I tą osobą jest Bambik? Nie, to nie jest Bambik, niestety. Ale ja sobie też polecę w takim razie. I lecę. Poczekam na nią tutaj. To było przepiękne, teraz zrobiłem. Normalnie milion IQ. Przecież koleś się nie mógł jak spodziewać w ogóle, nie, że ja tu jestem. Mógł się zdenerwować? Mógł? Bo przykampiłem gościa. Ale przykro mi, taki mamy klimat. Okej, nie ma skrzynki. Nie ma ammo. Dobra. Skar, pięknie. Dobra broń. Skar to jest bardzo dobra broń, moi drodzy. Tym można grać. A tu już nie ma nic chyba. Okej, okay, no to lecimy na... No na co? No kurde, na karkomne. Już nie mam zbytnio dużo czasu na nagrywanie, bo jest kumple prawie 24 u mnie. Szkółka jutro, dlatego lipnie troszkę. Dlatego staram się po prostu jak najszybciej ugrać jakąś fajną gierkę. Okej, okay. O, widzę gościa, widzę gościa. Szkoda tylko, że nie mam tego szybganika, nie? Ale zaraz najwyżej coś, zaraz coś znajdziemy. Jezu! Mordy, to przez to zmęczenie, tak, to przez to zmęczenie, no. Przednie gierki to zbieg okoliczności i ja jestem po prostu zmęczony, jest godzina 24, dajcie mi żyć. Po trzecie, czy po drugie, nie wiem, wiem, że jestem taki, ale lecimy challenge wykrzywione. Nieważne, czy mnie zabiją. Jak mnie zabiją, to wszyscy piszą w komentarzach Bambik, jak mnie nie zabiją. Jak zabiję minimum dwie osoby na wykrzywionych, to jestem król. O 24, jak zabiję dwóch, jutro szkółka, moi drodzy. Będzie sztosik naprawdę. Moi drodzy, ponieważ chciałem wam pokazać, co się dzieje i to nic się nie dzieje nadal z tym. Ciągle to samo. A teraz challenge wykrzywione. Jazda, wykrzywione wieże. Let's go, man. Oh yeah, man. A, oh yeah, man. Chyba nikogo nie ma, co? A ja lecę za nisko. Za nisko. Ja lecę za nisko. Wow, wow, wow. Do mnie już ktoś nawala, czy kurde mi się wydaje tylko? Kumpel, 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 kumpel. Kumpel. Jeden frag, jeszcze jeden i będę królem. Jeden frag i będę królem, moi drodzy. Tak jak obiecałem. Słyszę nad sobą gościa. I to będzie właśnie ten frag.
I hear him. Jest tutaj na tych schodkach. Jest, jestem królem tej gry, mordy. Jestem królem tej gry. Obiecałem dwa fragi, proszę bardzo. Uff. Ach. Dobrze, że obiecałem dwa fragi, nie trzy. Bo mam lowa. Dobrze, w takim razie, moi drodzy. Tu jest gdzieś gościu. Hi, man. Aha, to są te twoje taktyki. Bo mnie coś tutaj gryzie, chyba jakiś komar. Mamy trzeci frag, mordy, nie obiecałem już tyle. Obiecałem mniej. Widzicie, jak jestem. Jestem dobry dla was. Ale to ściana się długo rozwala. Nie obiecałem żadnych czterech fragów. Obiecałem mniej. Dobra. Nie obiecałem czterech fragów, mordy. Aż mi oko zasłodziało, nie? Ale dostałem baty. To było na tyle, mordy. Ja już jestem zmęczony, ja już jestem słaby, ja jestem śpiący. Także kumple, mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę za poświęcenie, subika na kanale. Zapraszam do następnych odcinków, dzwonek, subek, polecie na live, gramy z widzami. Dzięki wielkie, trzymajcie się, no i pa pa.